Słuchajcie, jadąc tutaj, przekroczyłam bardzo mocno prawo. Nawet nie wiem dlaczego. Byłam tutaj na ostatnich światłach. Jechałam troszeczkę zagadana. Zapaliło się żółte. Wcisnęłam na hamulec, ale wiedziałam, że przejadę przez linię. A obok mnie jechał radiowóz. I oni się zatrzymali. A ja podjęłam irracjonalną decyzję, że skoro ja już i tak przejadę przez tą linię, to jadę na całego. I przejechałam na czerwonym. Oczywiście zamrygali, zaprosili mnie na pobocze. No i otworzyłam drzwi. Spojrzałam się na tego policjanta, wyglądał groźnie. I mówię, no moja wina, nie wiem dlaczego tak zareagowałam. Powiedziałam mu, że wciskałam hamulec, ale wiedziałam, że i tak przejadę. Dzisiaj jestem Matizem, on tak popatrzył na tego Matiza. No pani by nie zahamowała, jak my swoim zahamowaliśmy. To pani nie zahamowała. Ale ja mówię, ja nie wiem. I on tak stoi i mówi, to co robimy? A ja w ogóle nie wiem, co ja mam do wyboru. Z on czego to robimy? On mówi, okej, to jest najgorsze wykroczenie. Jeszcze przy nas 500 zł mandatu i 15 punktów. Ja mówię, jak to? No tak to. Co robimy? Ja mówię, ale co ja mogę teraz wybrać? No czy wypisujemy mandat, czy piszemy, że pani odmawia mandatu i po prostu sprawa idzie do sądu. A ja mówię, no jestem winna, no to mandat. I dałam mu ten swoje prawo jazdy. On poszedł do samochodu i zamknęłam oczy. Nie miałam żadnych myśli. Ja po prostu uciekłam do taty. Amen. Nie mówiłam, no przecież tato, zrób coś z tym. Nie. Ja po prostu się zjednoczyłam z nim. I w pewnym momencie Fadi, który siedział obok mnie, mówi, tutaj pan tutaj puka do tej... Ja w ogóle nie wiedziałam, że on puka. Przyszedł drugi policjant, ten lepszy. Tamten był ten zły. Puka i mówi, co pani śpi? Ja mówię, nie. Wie pani, niech pani tego więcej nie robi. Amen. Kończymy na pouczeniu. Dobrego dnia życzę. Amen. Wiecie, wczoraj zrobiliśmy te tabliczki. Amen. To jest to. Jeszcze jedno muszę powiedzieć. W nawiązaniu tego, co mówiła Ewa, co mówił Artur, chcę wam powiedzieć pewne świadectwo. Jak tylko weszłam do Kościoła Mocy, na jednym z pierwszych uwielbień dostałam SMS-a, że odszedł mój brat w Chrystusie do Pana. I ja się z tym nie zgodziłam. Wstałam wtedy po tym uwielbieniu, podeszłam do Agaty, nie było Artura i mówię jej, jak się rzeczy mają, że umarł ktoś, ja wiem, że to jest kradzież, wiem, że ja się z tym nie godzę i ja chcę pójść modlić się o jego wskrzeszenie. I Agata się mnie wtedy zapytała, ja nie mam w tym objawienia, czy pójdziesz tam sama? Powiedziałam, tak, chcę pójść sama. Pomodli się o mnie wtedy Michał z Agatą i poszłam tam sama. I wzięłam sobie urlop, 2 dni, modliłam się, odebrałam od Boga, co mam ogłaszać nad tym człowiekiem. Niestety nazbierało się wokół mnie dużo ludzi. I Agatka mi mówiła, nie bierz nikogo, kto by nie wierzył tak jak ty. Kto by nie chodził w tym objawieniu, co ty. Ja wtedy byłam bardzo słaba, nie umiałam obronić swojego terenu. Więc ci ludzie do mnie przylgnęli i ja z nimi poszłam. I miałam takie doświadczenie, że mieliśmy pół godziny przed konselacją, taką, nie wiem co to tam... Znaczy, ale generalnie mieliśmy miejsce, ja przekonałam tą żonę do tej modlitwy. Mieliśmy wejść pół godziny przed
takim zgromadzeniem przywieźli to ciało z kostnicy w domu pogrzebowym i tam miała się zejść później rodzina, pastorzy i tak dalej, pożegnać tego brata. I weszliśmy tam. I ja ogłaszałam dokładnie to, co miałam ogłaszać. Mówiłam do niego, że ma powstać z martwych. Ja wiedziałam, co ja dostałam. Wiedziałam, w co jestem wyposażona. I mimo tego, że ci ludzie wokół mnie modlili się zupełnie inaczej, to ja się modliłam. I zaczęły przychodzić ciocie i wujkowie, a ja dalej ogłaszałam słowo nad tym człowiekiem. Ciocie brały go za ręce, płakały, a ja miałam w głowie, może mnie odwołać tylko i wyłącznie jego żona. Tylko osoba, która jest autorytetem nad nim, może mnie odwołać. Jaki to ma sens? Wiemy, w co jesteśmy wyposażeni. I jesteśmy niezłomni. Może nas odwołać tylko przyjście Chrystusa. Może cię odwołać z twojego biegu, do którego wyruszyłeś. Tylko sam Pan. Amen. Amen.